można powiedzieć, że niespodziewana sytuacja. Nic tak się nie zapowiadało, żeby jakieś nowe koło powstało w Gruzji. Do tej pory większość inicjatyw, no, nie można było wróżyć im większego sukcesu, a tu jednak 20 osób, tak na początek, to dosyć, można powiedzieć, no, duży potencjał. Jak do tego doszło? Bardzo się z tego cieszę. Widocznie społeczeństwo Grudziądza uznało, że dość tego, co jest. Widocznie są takie sprawy tutaj w Grudziądzu, na które już ludzie patrzeć nie mogą. I uznali, że my właśnie będziemy tą siłą, która jest w stanie w jakiejś przyszłości to zmienić. I bardzo się z tego cieszę, bo te osoby, które spotkałam, to są osoby bardzo dynamiczne, którym naprawdę zależy na Grudziądzu, tak jak mnie zależy na Grudziądzu. I dlatego się bardzo z tego cieszę i naprawdę widzimy tutaj duże szanse rozwoju. Jeszcze takie pytanie dodatkowe, bo wcześniej już były próby podejmowane, żeby właśnie Polska Razem, że tak powiem, w Grudziądzu założyła. No, nie było tego potencjału. Jednak tym razem jest pozytywnie, koło jest już, struktury są już oficjalnie zawiązane. Pani również ma koło w innych miastach, rozumiem, tak? Bo jest pani tutaj jakimś przewodniczącym wojewódzkim. Tak, jestem wiceprzewodniczącą województwa Polski Razem Zjednoczonej Prawicy. Jestem również w zarządzie krajowym i w Radzie Krajowej. Tak, mamy w naszym okręgu numer 5 kilka kół. Jest koło, duże koło, koło w Toruniu. Jest osobne koło w powiecie toruńskim, jest osobne koło we Włocławku i w powiecie włocławskim, w Radziejowie, w Golubiu Dobrzyniu i tworzy się również w Rypinie, no i oczywiście w Grudziądzu w tej chwili. Na listach Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy będzie pani dwójką w okręgu właśnie tutaj toruńskim, dwójką do Sejmu, czyli dosyć wysoka pozycja, druga. Moje pytanie, bo państwo ustali to wcześniej już było ustalone, była nawiązana takie porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością i z państwa partią. Tak jest, rok temu zostało podpisane porozumienie z inicjatywy, żeby to było jasne, Jarosława Kaczyńskiego i rzeczywiście jestem wpisana w tym porozumieniu z imienia i nazwiska, dlatego też mogę teraz potwierdzić, że na 99,9% będę numerem 2. Dużo było takich miejsc, takich, które państwo otrzymali jako taki, no, jako taki biorący, można powiedzieć, bo jest to bardzo wysoka lokata. Nie jest to tajemnica, jest to informacja medialna, że w tym porozumieniu było 10 takich miejsc w Polsce przeznaczonych dla Polski Razem Zjednoczonej Prawicy do wyborach do Sejmu i 5 do Senatu. Obecnie pani jest radną Rady Miasta Torunia, tak? Tak, jestem radną Rady Miasta Torunia. Jestem w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy w bardzo dobrze współpracujemy. Mamy podpisane porozumienie z prezydentem miasta Torunia i z jego klubem Czas Gospodarzy. I trzeba przyznać, że chciałabym, żeby Grudziądz tak się rozwijał jak Toruń, bo naprawdę jest z czego brać przykład. Również tutaj już odchodząc powiedzmy od samego Torunia do sejmiku, w sejmiku też państwa struktury są w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, prawda? Tak jest. Też na mocy tego porozumienia, o którym mówiłam wcześniej, było miejsce dla naszej partii do sejmiku z listy PiS i takim radnym sejmiku jest przewodniczący Polski Razem w Kujawsko-Pomorskim, pan Andrzej Walkowiak. Czy komunikują się państwo jakoś z innymi jeszcze, bo jakie partie jeszcze wchodzą w skład całego środowiska? To jest Polska Razem, Prawo Sprawiedliwość, tam jeszcze wchodzą jakieś struktury z regionu? Tak jest, to znaczy w skład tego porozumienia to wchodzą 4 partie. To jest oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, Polska Razem Zjednoczona Prawica,
Solidarna Polska oraz Prawica Rzeczpospolitej Marka Jurka. W Grudziądzu to tylko Prawo i Sprawiedliwość i Polska Razem. W Grudziądzu przynajmniej ja nie znam struktur pozostałych partii. Nie wiem, ze mną się nikt nie kontaktował. Jakie teraz plany na najbliższe tygodnie? Jak państwo będą tutaj funkcjonować? Bo rozumiem, że sytuacja jest dość dynamiczna, wybory bardzo blisko, więc zapewne kalendarz będzie mocno spięty i bardzo aktywny, jak to pani sama powiedziała, aktywni ludzie w kole. Tak jest. Mamy zamiar wywalczyć sporo miejsc do Sejmu z listy PiS. Walczymy o 6, chcemy już, myślimy też o 7, więc Grudziądz jest 100-tysięcznym miastem i ja nie wyobrażam sobie, żeby Grudziądz nie miał swojego przedstawiciela w Sejmie. Ja czuję w sobie i siły, i chęci oraz potencjał oraz tych ludzi, których tutaj spotkałam, że możemy zawalczyć o dobre miejsce i chcemy, żeby tutaj było od nas głośno, żebyśmy byli widoczni i będziemy. Jeszcze słyszałem tutaj, że wasz szef odwiedzić chce właśnie Grudziądz. Tak. W tej chwili jestem w trakcie rozmów z prezesem Jarosławem Gowinem i spodziewamy się go być może już w przyszłym tygodniu. O terminie oczywiście państwa powiadomię i zaproszę na spotkanie z Jarosławem Gowinem.